Hej ho, witajcie w CIP6, której ostatnio bardzo dużo na kanale, ale jest co w gierze robić, w kółko pojawiają się jakieś nowości, popierdółki, co prawda, ale jednak całkiem fajne i ciekawe, jakieś dodatki, jakieś cipki, jakieś tryby, takie różne dziwne rzeczy, także dzieje się i to jest fajne, także za to twórcom należy się oczywiście pochwała, gra żyje, rozwija się, coraz lepsza jest, aczkolwiek no wiadomo, swoje bolączki posiada, ale mamy w ramach przepustki nowej rubieży, bo tak to by trzeba chyba przetłumaczyć, New Frontier Pass. No mamy Galów i Bizancjum. No i była oczywiście ankieta, Galowie wygrali, Ambioryxa tutaj widzimy, gościa, na którym najprawdopodobniej wzorowano Asterixa, tak mi się wydaje, bo raz, że spacjaty podobny na takich źródłach różnych, bo nie mówię konkretnie o akurat tym wizerunku, ale i na pomniku takim we Francji widziałem, na Wiki we Francji widziałem też jakieś tam właśnie wizerunki w źródłach. A że spryciarzem gościu był, da mnie źle sobie z Rzymianami poczynał, w konia ich robił, no to pasuje do tego Asterixa właśnie, którego swoją drogą bardzo lubię. To była jedna z moich ulubionych bajeczek za dzieciaka. Także zagramy sobie nim, no bo on oczywiście wygrał i to dużą przewagą głosów. 70% do 30% chyba było na korzyść właśnie Gala. A konkretnie Eburona. Ale to ogólnie Galowie, Celtowie, w pierwszej kolejności Celtowie, w drugiej Galowie, w trzeciej Eburonowie. No, tak by to chyba trzeba było skategoryzować. O, niech będzie, udało się. Cóż my tutaj mamy, słuchajcie, to jest cipka oczywiście, jako że z DLC to jest silna, wiadomo jak to działa. I jest fajna. Wyszkolenie niecywilnej jednostki zapewnia twojej cywilizacji premię do kultury równą 20% kosztu tej jednostki. Czyli kopa do kultury za każdym razem dostajemy, jak robimy jednostkę wojskową. No piękna sprawa. Jednostki walczące w zwarciu, zwalczające kawalerię i takie tam dystansowe. 2 do siły bojowej za każdą sąsiadującą jednostkę bojową. Czyli jak w szyku idziemy koło siebie, taką falangą, no to jesteśmy silniejsi. Ja tak gram, także będę z tego korzystał. Kultura hallsztacka. Kopalnie zapewniają wszystkim dzielnicom małą premię za sąsiedztwo, plus 1 do kultury i uruchamiają bombę kulturową, przejmującą nienależące do nikogo terytorium. To jest super, słuchajcie, jejku, jak ja takie rzeczy lubię. Jak ja często przecież próbuję brać tę bombę kulturową do dzielni moich i to się zwykle udaje, także tutaj ojejku, piękna sprawa. Tylko że jest druga strona medalu. Już taka niefajna. Wyspecjalizowane dzielnice nie otrzymują małej premii za sąsiedztwo innych dzielnic. To chodzi o to, że jak wiecie, sąsiadują ze sobą dzielnie, mamy kampus w takim trójkącie, kampus przemysłową i kulturową, to każda z tytułu tego, że sąsiaduje z dwiema pozostałymi, ma plus 1 do premii właśnie. No i to tutaj nie działa. Ale jeszcze to jest, jeszcze jedno ale. Że te dzielnie nie mogą być wznoszone w sąsiedztwie centrum miasta. Oj, to jest kurde problem. O, akwedukt to się chyba będzie dało. Tak mi się wydaje, bo to by było bez sensu, gdyby się nie dało. No ale to utrudni nam planowanie, rozwój miast. No ale zobaczymy. Oppidum. Bardzo podobne coś do niemieckiej Hanzy. Jedno i drugie jest super. To jest dzielnia przemysłowa. Tyle, że wcześniej dostępna. Może walić jak wojskowa, to jest przegenialne. I wzniesienie pierwszego Oppidum odblokowuje technologię terminu, czyli tej technologii, za darmo technologię mamy, która w standardowej rozgrywce właśnie odblokowuje nam dzielnicę przemysłową. 2 do produkcji, gdy sąsiaduje z kamieniołomem lub zasobem strategicznym, zwykle jest plus 1. Super sprawa. I Gesaci. To są jednostki wojowników. Wyższy koszt, tego nie lubię, ale zyskuje plus 10 do siły bojowej w walce z jednostkami o większej bazowej sile bojowej. Takie rzeczy lubię. Także dłużej użyteczne będą te jednostki niż standardowy wojownik. Plus 5 do siły bojowej przeciw umocnieniom dzielnic. No to raczej też nie będę atakował dzielnic.
Ale przydać się może, no. Na pewno się przyda. No i dobra, to są dobre wiadomości, galowie. Teraz złe. Tryb dramatycznych biegów. Powiem wam, testowałem to. Jakie to jest niefajne. Na boskim poziomie trudności to jest tragikomedia. Jak to generalnie działa? Już tłumaczę, tylko ja bym to chciał zblokować. Jak to się blokuje? No jak tu kliknę? No, a dobra, po co ja będę? Co ja właściwie nie wiem, kombinuję. Bo chciałem pokazywać kursorem, gdzie czytam, prawda? I dlatego tak. W każdym razie, o cóż to chodzi? Mianowicie, chodzi o to, że jest więcej tych historycznych momentów. Na przykład odkrywamy technologię albo ideę i mamy punkcik, ale limity są zwiększone do tych... limity potrzebne do osiągnięcia złotego wieku. Czy tam zwykłego wieku. Choć zwykłych wieków nie będzie, za wyjątkiem pierwszego. Czyli po starcie gry będziemy mogli mieć zwykły wiek jeszcze. Potem już takowego mieć nie będziemy mogli. Będą tylko złote wieki albo dramatyczne wieki, ciemne wieki. No i te ciemne wieki są szczególnie niebezpieczne. Część miast należących do graczy, którzy wkroczą w ciemny wiek, natychmiast przeistacza się wolne miasta. Natychmiast, po prostu nieważna lojalność, cokolwiek, gdzie one tam są, tylko losowo wam zabierają miasta, po prostu, no tak to de facto wygląda, zabierają wam miasta, ja to testowałem, rozegrałem sobie tych początków z 5, bo musiałem się nauczyć, jak grać w tym trybie, no i chyba wymyśliłem. No ale to jest ogólnie tragikomedia, jak mówiłem. Raczej tryb nie dla mnie, zdecydowanie. Ojejko. W każdym razie, no tak. Tutaj jest dalej napisane, że im wyższy poziom trudności, tym bardziej po tyłku dostają gracze, a mniej komputery. Czyli my będziemy właśnie w tym scenariuszu, że jak wejdziemy w ciemny wiek, to no to będziemy w ciemnej dupie, bo połowę miast nam zabiorą, a komputerom ani jednego. Mimo tego, że też w ciemny wiek wejdą, albo może jedno im zabierze. Nam 4 na 6, a komputerowi 1 na 6. No tak to wygląda, a na niskim poziomie trudności będzie odwrotnie. Tak to działa, szanowni państwo. I zagramy jeszcze w tym trybie tajnych stowarzyszeń, bo to jest fajne. Jak widzimy tutaj na rysunku mamy 4 postacie, które symbolizują 4 tajne stowarzyszenia. No i ja grałem Paktem Sangwinicznym i Hermetycznym Zakonem. Jest jeszcze Zakon Piewców Pustki i to sobie zostawię, jak będę grał Francją na kulturę, z czego nagram mini raport w postaci kilkuodcinkowej serii. I jest jeszcze zakon, który zwie się Sowy Minebry, o właśnie. I to weźmiemy teraz. Żeby zgarnąć ten zakon, trzeba państwa miasto odkryć i wysłać tam emisariusza. Albo odkryć jako pierwszy, i wtedy jest szansa, albo zawsze się tak dzieje, że tego emisariusza dostajemy i automatycznie się nam pojawi możliwość wstąpienia do tego tajnego stowarzyszenia. Chociaż właśnie to jest chyba ociepinę losowe, że nie zawsze, nie ma gwarancji, że akurat po odkryciu takiego państwa miasta i zdobyciu pierwszego emisariusza będzie tam jakby przedstawiciel tego zakonu, tego tajnego stowarzyszenia. To jest ociepinę losowe. O ile tak to rozumiem. O ile dobrze to rozumiem. Mam nadzieję, że tak. No Bizancjum jest fajne, wam powiem. Jak ktoś nie widział mojej serii Arabium, to polecam, bo tam grałem na religię właśnie. I grałem tak, jakby i Bizancjum trzeba było na religię grać. Czyli prowadząc wojny religijne, które de facto nie oznaczają bicia się na jednostki religijne, na te pioruny i tak dalej, tylko na twarde tam... twarde, stalowe miecze, potem muszkiety, działa, bazuki i tak dalej. Także stylowa by mi odpowiadała, mimo tego, że to gra na religię, za którą nie przepadam w CIF 6. Jak mówiłem, to zwycięstwo jest niezbalansowane okrutnie, w ogóle jest źle zaprojektowane. O czym też już mówiłem, może jeszcze będę powtarzał, na pewno będę powtarzał. Pomarudzić zawsze sobie lubię. Szczególnie na głupoty, a to jest ewidentnie zrobione głupio. Po prostu. No i dobra, ustawiłem tutaj już, jak widzimy. Nowa mapa, Byżyny. Nie podoba mi się.
Nie podoba mi się zbytnio, ale jest nowość, przetestujemy. Wyłączyłem zgodnie z waszymi prośbami zwycięstwo naukowe, które ostatnio było ciągle. To znaczy udawało mi się wygrywać dzięki temu zwycięstwu. Także teraz wyłączyłem w serii Kolumbium, do której też zapraszam. Tam z kolei zwycięstwo naukowe jest włączone, ale postanowiłem nie próbować tym zwycięstwem wygrywać. Także sam sobie utrudniłem grę, komputery na zwycięstwo naukowe grają. Także też zapraszam do tamtej serii, bo jest ciekawa. Mam nadzieję, że jest. No musi być, no trzeba tak się dobrze reklamować. Super ciekawa seria, mówię wam, oglądajcie, zapraszam. Ojejku, no i cóż my tutaj dalej jeszcze? Aha, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo ja robię te zapisy save'ów w pierwszej turze i udostępniam je. I wtedy ktoś sobie taki save pobiera, wczytuje i gra dokładnie na takiej samej mapie, na takich samych warunkach, wszystko tak jak ja na YouTubie tutaj. Z tym, że no nie każdy chce grać na tym boskim poziomie trudności. I można to obejść w CIF 6. Mianowicie ustawiacie wszystko tak, jak ja mam tutaj ustawione. Dokładnie tak samo. Zmieniacie tylko poziom trudności na taki, jaki chcecie. I przepisujecie te dwie liczby tutaj. To są ziarna, seedy tak zwane. Przepisujecie, włącznie z tą kreską. I będziecie mieli taką samą mapę, jak ja na YouTubie. Z tym, że zagracie sobie na takim poziomie trudności, jaki sobie ustawicie. I to jest fajne. Polecam. Lecimy, szanowni państwo. Wszystko włączone. Pan lektor zaraz nam tutaj ładnie o Asterixie, Obelixie i Ambioryxie opowie. Od pierwszych oznak życia gdzieś pod wodą, przez wielkie bestie epoki kamienia, aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach. Wiele przetrwaliśmy. Teraz zaczyna się twoje największe zadanie. Z kołyski cywilizacji musisz zaprowadzić nas do gwiazd. Twój rozum posłuży ci dobrze, Ambioryxie. Gdy zawiedzie cię liczebność twych wojsk, wykorzystaj swoją głowę i złote usta, by odzyskać utracone ziemie. Sprzymierzeńcy podążą za tobą, a twoja włócznia obróci w pył opór wrogów. Walcz, wielki królu wojowników. No to ewidentnie nawiązanie do tego jego legendarnego sprytu. I to ewidentnie pasuje też do Asterixa. A pan lektor chyba sobie sprawił nowy mikrofon, o ile dalej w domu nagrywa te kwestie. Albo jednak już wrócił do studia. Bo pamiętacie pierwszy odcinek Kolumbią chyba. No to tam było słychać tę amatorkę. Bo chyba tak covidowo właśnie zdalnie pracował i w domu nagrywał. Tak mi się wydaje, tak to wyglądało. Teraz wygląda lepiej. Oho! Aha, i to tak, już mówiłem, testowałem ten tryb. I teraz na początku już dostałem plus 4 punkty epoki, bo dostałem tego specjalnego, unikalnego galijskiego wojownika. O tego tutaj. Gesata. Także będziemy odkrywać. Zapisuję gierę, jeśli ktoś ma ochotę grać na bóstwie, dokładnie tak jak ja tutaj. I oczywiście muzyczkę muszę włączyć, bo ją wyłączam. Żeby się nie przypierniczali. Ale to tylko chodzi o ten motyw, wiecie, główny menu. Potem jest już luzik. Jakieś gamonie się z Ameryki Południowej z jakieś studio tam czepia. Drażni mnie to niemiłosiernie. Patrzymy na mapkę. Co my tutaj mamy, szanowni państwo? Rzeczkę mamy, jest ładnie. Diamenty mamy, jest ładnie. Tak na chwilkę. Poprosimy. Srebro to też bardzo ładnie. Pszenica, jedna, druga. Pamiętajmy. Ładne tereny ogólnie, podobają mi się. Pamiętajmy, szanowni państwo, że jak galami sobie... Bo chyba tutaj sobie założę miasto, podoba mi się. Wzgórze dodatkowy punkt produkcji będę miał 2-2, będzie w mieście, powinno być. Obronność większa. O, lubię miasta na wzgórzach. To nie będę na tych polach wokół mógł żadnej dzielni robić. No chyba za wyjątkiem, na przykład, nie wiem, ciekawe, zobaczymy, sprawdzimy, zapory, akwedukt. No akwedukt to chyba będę musiał. Plac rządowy będzie biedny w tej grze. To na pewno.
Dyplomatyczna też będzie dziwna. Dobra, to tym... Jak się wziął po lewej, to idźmy już w te lewo. No tylko, że wertepy. Widzimy, że wertepy. Ale ogólnie jestem zadowolony, bo żarcie jest. Będziemy się rozwijać. Miasto. Kolejny punkcik. Aduatuka. I to jest to miasto, pod którym też odbyła się jedna ze słynniejszych bitew galicko-rzymskich. Ciekawie tam wtedy było. Standardowo zaczniemy od zblokowania. Bardzo ładnie. 2-1. Żarcie jest 2-2. Miasto na wzgórzu. Cudańko, lubię takie rzeczy. I zaczynamy od tych gesatów, bo przypominam, będzie za to też kultura. 20% to 15 kulturki zarobię. No to kurde, to jest super. Słuchajcie, to jest super. I teraz tak, najważniejsza rzecz. Jak widzimy, 25 punktów trzeba uzbierać. I jak mówiłem, 5 podejść sobie szybkich zrobiłem, żeby przetestować ten tryb, jak on działa. I w żadnym z tych podejść nie udało mi się osiągnąć tego zwykłego wieku, który po tej jako po raz pierwszy i ostatni może być. Nie udało mi się. Wyobrażacie sobie? Także masakra. Bo jak działa ten system tutaj tych heroicznych, od koników oczywiście, tych heroicznych momentów, punktów epoki i tak dalej. Jak działa? Mianowicie to jest w dużym stopniu oparte, chociaż nie, trzeba było iść w górę rzeki, gdzie ja poszedłem. Wybrzeże mamy, albo rzekę. No rzekę, bo to jest ciemne, zielone. No to tym pójdziemy w górę rzeki, a trzecim pójdziemy w prawo, bo trzeciego też zrobimy. Na czym się głównie zarabia te punkty epoki? Oczywiście w tym wypadku też na odkrywaniu technologii i idei, ale przede wszystkim na wioskach plemiennych, na obozach barbarzyńców, na niszczeniu tych obozów, na spotykaniu innych cywilizacji, na spotykaniu państw i miast, na spotykaniu cudów natury. A to wszystko no, się układa na mapie losowo, także to zależy w dużym stopniu od losowości. Nie mamy na to wpływu. I tak jak mówię, 5 podejść za żadnym razem nie udało mi się tego. Oho, już łap serdak. O kurde. Może trzeba było go iść zabić. Nie udało mi się tego zrobić. O, uciekł, dobrze, bo już się bałem, że tutaj będzie szedł. No to ja idę dalej. Pominę. Tu jest gdzieś obóz barbów. Albo nie, może pójdźmy zniszczyć ten obóz barbów. Ojejku, no i się zakręciłem. Trzeba zniszczyć obóz. Przecież to jest kluczowe. No mówię o tym, tylko że właśnie to znowu za dużo rzeczy jedno. No nie, następny, kurde. Ale to dobrze. O, jest. To jest super wiadomość. Cieszę się, że widzę ciebie, mój ty kochany barbarzyńco. Jakby takich obozów było wokół miasta kilka, jakby tutaj były jeszcze wioski plemienne, jakby gdzieś niedaleko były państwa miasta, jakby gdzieś niedaleko były inne cywilizacje, jakby jeszcze był cud natury jeden albo dwa, no to by się może udało te 25 punktów uzbierać. A jak nie, no to nie ma bata, nie ma opcji. W jednym podejściu chyba miałem 23 czy 24 punkty, ale ni cholery nie było już skąd wziąć tego jednego ostatniego. Także ja teraz nie będę próbował zawracać kijem Wisły, jak mówiłem. Ja nie będę próbował na siłę zdobyć tego zwykłego wieku. Ja, słuchajcie, dostosuję się jak kameleon. No w strategii, głównie w cywilizacji, na tym polega dobra gra, by się właśnie dostosować do warunków, jakie nam gra narzuca. Jakie nam ta mapa narzuca, geografia, układ sił, sąsiedzi, wszystko. Także tryb. Także ja się tutaj dostosuję i mam zamiar nie walczyć o te punkty jakoś szczególnie. No spróbuję, jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. W każdym razie plan polega na tym, by nie zakładać miast przed skończeniem epoki starożytności. Bo jak ja założę miasto, a będę miał ciemny wiek, to miasto przejdzie na stronę wolnego miasta. Jak założę dwa takie, to dwa mogą mi przejść. Także to o kantę dupy potłuc taką grę, prawda? Poczekam. Będę miał premię do produkcji plus 50 do produkcji osadników i wtedy szybko zrobię tych osadników w sztukach kilku
sztukach kilku i założę miasta już w czasie trwania tego ciemnego wieku. Także zupełnie inna strategia niż zazwyczaj. Strategia późnej ekspansji. Przetestujemy, zobaczymy, jak to wygląda. Co ja nie... A, już się przestraszyłem, że nie mam koników, bo nie zobaczyłem tej ikonki tutaj, ale to nie mam w obrębie granic miasta. Ale jak widzimy, jest jedno, jest drugie, jest okej. Tu w ogóle też są koniki. O, tutaj miasto. Tylko, że właśnie inna strategia będzie polegała na tym, szanowni państwo. No idźmy jeszcze na południe może. Bo tutaj by można gdzieś miasto założyć. Bardzo ładnie to wygląda. Ale inna strategia będzie polegała na tym, że z uwagi na ciemne wieki i na wynikającą z tego słabą lojalność, to my inaczej zagramy. Czyli nie tak jak zwykle. Nie będę robił, słuchajcie... miasta daleko od stołecznego, żeby zająć terytoria, tylko właśnie będę tak pierścieniowo się rozwijał, czyli tutaj gdzieś blisko miasto, gdzieś tu i dopiero potem dalej, tu i tu. Zwykle robię odwrotnie, najpierw robię dalej, a potem wypełniam przestrzeń, tak żeby zająć tereny, ale w tym wypadku ta strategia się najprawdopodobniej nie sprawdzi. Górnictwo, bo jak przyjdzie ciemny wiek, a jakiś komputer, który będzie 100 km dalej, ciemnego wieku miał nie będzie, to on takie moje miasto, które powiedzmy założyłbym nad tą rzeką, no to on gdzieś stąd je przejmie. Bo tak to działa, no po prostu. Także ja nie będę, tak jak już mówiłem, zawracał kijem Wisły, nie będę z tym walczył. Ja to spróbuję ogarnąć. Sprytem jako takim i strategią. No dobra, idźmy po Panteon. No to by warto było wyleczyć. O nie, awans mamy, cudownie. No dobra, okrzyk bojowy, bo jakby coś inny obóz rozwalimy. 9 na 25. Wydaje się, że niedużo brakuje, ale wystarczy, że zabraknie mi jednego punkciku i będzie tak czy siak problem. Kulturka z tego będzie, robimy jeszcze jednego. I tym idziemy wzdłuż rzeki w górę, bo tutaj najprawdopodobniej będziemy drugie miasto zakładali, nad rzeką. I teraz tak, jeszcze kontynent by wypadało odkryć. No najchętniej bym poszedł to tutaj, ale to 36 tur. Jakbym chciał szybko punkt epoki zdobyć, to bym chciał jakąś inspirację zdobyć i ideę, nie, tak, inspirację i ideę odkryć. Za to będzie punkcik. No z tym, że tak jak mówię, no nie wiem, czy chcę próbować. Nie, no i tak planuję miasta założyć późno. Dobra, lecimy normalnie tutaj po to. Tutaj będzie, ale to i tak muszę iść tędy, ten kontynent odkryć. No dobra, jakby coś będziemy zmieniali, słuchajcie. Idźmy tędy, tylko trzeba pamiętać, żeby w razie czego, no bo gdzieś na pewno drugi kontynent odkryje. No to też jest losowe, no ale mam nadzieję, że odkryje. Także tutaj pilnujmy tego. Przypomnijcie, bo wiecie, że ja zapominam o tych rzeczach. Mówię o tym, przychodzi odpowiednia tura i dupa. O, wioseczka, cudownie. No tutaj też bym poprosił wioseczek, tak z 5 może. Scout jakby się trafił z wioski. Dawno nie miałem scouta z wioski. Kiedyś to się regularnie mi udawało. Jak ja się teraz cieszę na widok barbów, to się sam z siebie śmieje, autentycznie. Ale oni są tak potrzebni z uwagi na te właśnie wieki. Jest! Co do... Oż, kurde! I na dziadostwa. Scout! O, odkryłem drugi kontynent. I jeszcze jedno coś odkryłem. Irygację odkryłem. Czyli cóż tu nam się stało? Zbuduj farmę na zasobie. Po prostu dostałem taką eurekę. To mnie cieszy. I dostałem emisariusza. Czyżby? O, widzicie? I to jest to, ten element losowy, o którym mówiłem. Nie było tutaj żadnego chłopa z zakonu, z tajnego stowarzyszenia Minebry. Bo to ja dostałem jako pierwszy. Nie, tak. O, to ja. Zobaczmy. Nawet dwóch mam. Czemu dwóch? Zadanie chyba jednocześnie zrobiłem. I widzicie, nie było, kurde, chłopa. Szkoda.
Jakie zadanie to? Aha, idei handlu zagranicznego, ale fajnie się ułożyło. Ej, to było świetne, fantastyczne, a Bruksela jest fajna z tego co pamiętam. Twoje miasta otrzymują 15% do produkcji przy budowie cudów. No to kiedyś to było lepsze. Inaczej to działało, nie mogę teraz atakować. Jezu, żeby to mnie nie zabiło, weź Bruksela, pomagaj. O, ona ma już... mury ma już pierdzielona. A to jest dobre, to może tak zrobili w patchu. Bo te państwa miasta na początku to się biło jak... Nie wiem, nie będę szukał porównania, bo tylko głupie mi przychodzą do głowy. Kulturalnego nie będę szukał. Także tutaj napomagaj, pomagaj. Bo tego gnoja trzeba będzie zabić. Ale on tu będzie strasznie mi życie uprzykrzał. O Jezu, jakie tutaj puste te rewiry. No dobra, zaatakujmy go. Ona nie może walić przez te góry. Najprawdopodobniej nie. 10 na 25. To już przyspieszyłem, tu się zrobi. No dobra, ile tutaj jeszcze? Jeszcze nie widać. Dostałem ja tego? Nie dostałem. A cholera. I za obóz też nie dostałem? Widzicie, tam też nie było wąpierza. Kurde, to nie part jaki straszny. Już powinienem mieć tytuł gubernatora 2 nawet, a nie mam żadnego. No i to jest ta losowość. Kurde, kolejne, to chyba jakiś nowy łapserdak. Może już iść do siebie, nie, szukamy ciwek jakiegoś, życia szukamy. No tak, to pewnie nowy, czy z tego. Dobre pytanie, idźmy tego zabijmy. Weź pomagaj Bruksela, bo ja tutaj będę się z nimi użerał. Już zgarnęła te diamenty, ale ja mam diament. O kurde! Ile tutaj tego? Czy tu kogoś porypało? No i co, ja zaatakuję tego, to ten mnie będzie bił? No to fajnie. Jadeit. No come on! Żeby mi nie zginął, chłopek. Ojejku. O, wulkan wybuchł. Nie dostałem za to punktu epoki, szkoda. Obserwowałem jakby. O! Ja to, żem odkrył? Tuż zasługuje na większą. No i teraz się udało. Soby Minewry. No, kontynuuj. Dobra, to weźmy tego gubernatora. Jeszcze nie tego, ale będę miał doktrynę dzięki niej gospodarczą. Dzięki tej Minewrze i to mi się podoba. Oczywiście zaczniemy od Pingali. Zaczniemy od Pingali, szanowni państwo, dlatego że nasz szanowny pan Pingala no daje te 15% nauki i kultury generowanych w mieście. To jest niedużo oczywiście, no w tym momencie to by tam było raptem pół punktu, nawet nie. Potem to zawsze coś będzie, no a przypominam, za odkrywanie technologii oraz IDII mamy te punkty epoki, to jest raz, czyli coś innego, czego zazwyczaj w standardowym trybie gry nie ma. A druga sprawa, no że wiadomo, no, ta gra na tym polega, żeby się szybko rozwijać pod względem technologicznym oraz kulturowym. Także Pingala jest zawsze świetnym wyborem na początek. I od niego zaczniemy. Drugim gubernatorem weźmiemy sobie Minewrę i będziemy od razu mieli dodatkową doktrynę ekonomiczną. I to też mi się podoba. Zobaczmy jeszcze, kogo my tu mamy, co oni robią. Twoi budowniczowie mogą wnosić teraz ulepszenie, kopce, kachołki. Takie tam, pitu. Ale ja to pierwszy odkryłem. Jak ja to w ogóle odkryłem? Ktoś tu widzi jakąś jednostkę kachołki? O Jezu! A, jest jednostka kachołki. No i kurde, wiosek nie ma. Barbów nie ma. No i teraz ja bym poszedł po łuki. Ale najlepiej by było iść po garncarstwo, żeby te punkty epoki, ale tak jak mówiłem. Gram na ciemny wiek, jakkolwiek to brzmi. Także ja sobie odpuszczę. O, ten awans to mi się przyda za mo... Oż kurde, tylko że on mnie zabije. Nie atakuj. Zagadałem się i zrypałem. Nie atakuj. O Jezu, nie zaatakował. O Jezu. O, ale odetchnąłem.
16 już. Dobra, co tu się pojawiło? Handel zagraniczny. Nie no, czekamy na Panteon. Czekamy na Panteon, czyli niczego tutaj nie zmieniamy. Szukamy, czekamy na Minewrę. Kolejnego gubernatora. Czyli jak obóz zniszczę, to mam nadzieję, że tytuł gubernatora otrzymam. To by było dobre. Oho, ho, 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 będą łapserdaki. Jak jest scout, to jest kurde i domek. To bankowo. To bankowo, za oknem pociąg jedzie. Daleko, kurde, pierdzielony jedzie, ale to słychać. Pszczółki, pszczółki to były, tak? Tak, miód. Miód. No i dobra, czy będziemy teraz pomagać temu? Prawie bym go zabił, widzicie? O, trzech barbów zabije i będzie też przyspieszenie technologii tym razem. Tak jest. Da sobie radę ten? Da sobie, idziemy odkrywać. Idziemy odkrywać. Dwóch mamy chłopków, roztropków. Może budowniczego takiego szybkiego. Ogarniemy te pola. Bo mam trzech, łuki za chwilę będę robił. Nie, nie tak za chwilę. Czy ja naprawdę mam szansę? Nie no, 13 punktów. No jakbym spotkał ze dwa cuda natury. No to może wtedy. Jakieś państwa miasta jeszcze po jednym punkcie. Może do 5 razy sztuka. Może w tej grze mi się uda zrobić zwykłą epokę. W sumie to będzie zwykła czy heroiczna? Nie, są tylko dwie. Nie, to będzie... Nie, teraz, aha, startujemy ze zwykłej, a potem już ciemne i złote ery. Okej, to przepraszam, to zakręciłem. No, ale to zwykle, tak jak mówiłem, miałem ciemny wiek. To na oczy jeszcze nie widziałem tej drugiej epoki w innych barwach niż w ciemnych. Ciemnoszarych. Dobra, oczko, 21 tur. Kończymy odcinek, jak się okazuje. Od razu siadam do drugiego. Tylko pomyślę, gdzie tu miasta mogę zakładać, bo już widzimy, że tutaj są fajne tereny. No to w ogóle mamy kakałko. Nad rzeczką miasto, jakbym chciał założyć. Bym tu mógł wcisnąć miasto. No zobaczymy, tylko że to... No już normalnie bym już budował osadnika w tym momencie właśnie. Ale z uwagi na ten ciemny wiek, na ten szalony tryb, tragiczny, to... To się rozwijamy. Późna ekspansja. Tak nazwę strategię na ten tryb. Tak myślę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie żadnej cipki nie spotkałem. To jest dobre w sumie, aczkolwiek można sobie podejrzeć, jak to będziemy punkty lojalności gdzieś widzieli. Och, cholera. Nie ma jeszcze. No to też dobra wiadomość chyba. Chociaż z drugiej strony, jak spotykam cipkę, to otrzymuję punkty epoki. Jeden punkcik. To też by się przydało. Dobrze, słuchajcie, tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.